Zielone spodenki są, koszuleczka piękna jest, no ale kurde, pogody nie ma, no tak wszystko naszarpanego. Ja wyjechałem dzisiaj z tą pszenicą, w końcu też dla was tą perspektywę. Chciałem tak ponagrywać, tak troszeczkę inaczej, ale też ciągle czasu nie ma. Tu pomuciłem tą pszenicę, tu chwila momentata wsiadł, to nagrałem kilka ujęć, no pod muzyczkę dla was, bo wiem, że najlepiej się takie filmy ogląda. No to tak, jebła kosa, po kosie później jechaliśmy zdjąć sieczkarnię, no i zdążyłem się u góry przyjść. Jakieś dziadostwo. Na razie póki co pokropiło, z parę kropel spadło, mówię, kurde, kłośmy. Zostało z 20 minut pszenicy. Tu mamy poprawę właśnie asory, którą chcemy dokończyć i akurat to by pojechało na sprzedaż i gitara się ma. Też widzicie, już jest pokos, bo no, będziemy brać stąd słomę. Zawsze pszenica to pszeniczna, a reszta będzie z oczywiście pszenżytka. No ale czy to wytrzyma? Powiem wam, jest tak duża chmura, kurde, jesteśmy na skraju, nie? Więc no, to brakuje tylko tyle. 25 minut niech wytrzyma, proszę. No, te spodenki już długo nie wytrzymają, ale niech te żniwa poczują chociaż trochę, no. Ja nie wiem, chyba jakimś prezenterem pogody zostanę, no kurde, no co zawsze przyjadę na żniwa, to tej pogody nie ma i to już kolejny rok z rzędu. Człowiek się tylko o to wszystko martwi, te pola się czarne robią, no ale ludzie mają jeszcze gorzej, bo nie mają co zbierać, ale o tym to już rozmawialiśmy wcześniej. Jak widzicie, no jest taki słupek przy okazji, tu z tej strony też idą te chmurki. No a jak wyżniwujemy pszenicę, to od razu, słuchajcie, wpadamy w pszenżyto. Pszenżyto, które będzie koszone, no oczywiście na słomę, nie wiem, no, tak jest hektar, trzeba będzie przynajmniej jeszcze pewnie zostawić, bo co tu z tej pszenicy będzie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, może siedem przejazdów, to tam będzie przyczepa beleczek może, bo nie jest jakaś fajna słoma z tej pszenicy, bo była skracana też i w ogóle, no pszenżycie, trochę tej słomy będzie, bo tam to pszenżyto naprawdę konkretnie wygląda. Patrz, nie wiem, czy będzie widać, czekaj, ale jedzie. Kurde, w ostatniej chwili go wyhaczyłem, chyba jakiś nowy nabyteczek na okolicy. O, no i z takiej perspektywy miało generalnie w tym roku pojawić się film. Tamtym chciałem, ale był zapierdziel i się nie dało. W tym roku też to wszystko takie, no na szybkiego, ale mam nadzieję, mam w głowie jeszcze do zrobienia dla was fajny film. Nie w tym roku, w tym roku będzie seria takich krótkich vlogów. A tak naprawdę gdzieś tam na rok albo jak naprawdę w końcu będzie normalne, będą żniwa, nie takie zarwane, to będzie można na spokojnie nagrać to, co ja w tej głowie dla was znam, bo ani się tego nie udało rok temu i po prostu ten rok temu moją zlecić wszystkiego, fakt, że też sporo materiału wyciąłem sam, ale mimo wszystko po dużą sklejką i nie tak to miało wyglądać. No a kurde, pomysł jaki mam, czy wam mówić, czy też nie, z jednej strony mogę powiedzieć, bo jak przynajmniej ktoś to zrobi przede mną, to mnie zajebie pomysł, ale trudno się mówi. Słuchajcie, chciałem zrobić taki typowy serial. Typowy serial, gdzie normalnie będzie to od razu powiedziane, ile będzie odcinków i wiecie, będą normalnie intra, na koniec będzie co w kolejnym odcinku, przed będzie co było w poprzednim, będzie intro wtedy wakacyjne. Taki coś miałem w głowie, ale no to niestety, to musi wszystko, wiecie, pozwolić i to u góry, i to na ziemi, żebyśmy mogli takie coś zrobić, żebym ja miał więcej czasu za kamerą też, tym bardziej pewnie bym kogoś bardziej wtedy potrzebował, żeby takie coś ogarnąć, żebym też, wiecie, żeby to nie wyglądało jak taki zwykły, typowy vlog, tylko właśnie więcej takiej perspektywy, którą tutaj widzicie. To mi się bardzo podoba, wam też się to spodobało, to takie kadrowanie. No tego trochę teraz nie widać, bo gdzieś tam w oddali kosi też sąsiad, tutaj my też kosimy. Więc fajny efekt by był, no ale niestety, wtedy też wiadomo, trzeba byłoby jakieś mikrofony zainwestować. No taki pomysł w głowie mojej jest, ale jak widzę, co z roku na rok się dzieje, to słuchajcie, ciężko będzie bardzo takie coś nagrać. Prosiliście też mnie o kolejną rzecz. Cały sezon, czyli wiecie, zasiewy, cała uprawa, siew i opryski poprzez całe zbiory i wiecie, gdzieś tam kolejna uprawka pod kolejny zasiew, czyli takie od A do Z. Materiał? Spoko, do nagrania, tylko że trzeba byłoby naprawdę ogólnikowo. Wiecie, i tak co sezon coś się dzieje, oby nie. Wow,
to nie jest blacha żadna z kombajnu. To nie jest żadna blacha z kombajnu, przecież to jest... Zdała mi się tu jedna, chyba że to było, wiesz. Miałeś zielone? Ona napierdala. O k***a, to i tak, no wiesz, no dobrze, że to jest tu. Ale co, to są sanki, nie? Gdzie? No to. No to jest ten poślizg taki. No, no sanki, no. To zapinane i w tamtą. I tam jest kawałek czegoś urwane, może to wiesz. Ale to by było wyślizgane, nie? Ale to zielone w takim kombajnie? No. No, fujno, trzeba będzie popatrzeć. Ciekawe, czy coś jeszcze. No wtedy to chyba sięgło kombę tego kamienia wczoraj, nie? Ale nie ma go tu nigdzie. Słuchajcie, chwila prawdy. Pójdzie. Pójdzie. Kurwa, nie wiem. Musimy zrobić dochodzenie, bo to zielona blacha. Wiecie, u nas w kombajnie nie ma zielonej blachy nigdzie. No i jakby musiała gdzieś być tutaj przy heterze, żeby ona się znalazła. Będziecie mieli ujęcie z GoPro, bo żeśmy tam, wiecie, pod spodem byli, to aparatu nie brałem. Jeszcze do tego wszystkiego oczywiście prosiłem o te 25 minut. No, gdyby nie ta blacha do środka, to byśmy kurwa nie stawali. No coś kropi, ale zostały nam dosłownie, chodźcie zobaczyć. Przejazd stąd do słupa i z powrotem i koniec. Byśmy mieli luz. Wiecie, też te kropelki to nie powinny tak szybko kurwa się osadzić, no. No to jest na raz chyba. Tak mi się wydaje, że to na raz powinien złapać. No a wczoraj kurde gdzieś żeśmy schwycili, tak myśleliśmy, że kamienia. Także żeśmy kurde nie kosili od, wiecie, od drogi, bo to zazwyczaj od drogi trzeba uważać, nie? A żeśmy tak naprawdę kosili gdzieś tak ten nasz wewnętrzny kawałek, który jest tam właśnie z tyłu na akwenie wodnym, czyli ten groch. I kurde, tam nam słyszeliśmy, że trzasnęło, bo tam kurde wiecie, tam poprzeczek był usiany, ale niestety w ogóle całkiem inaczej. My nie dojeżdżaliśmy do tego, bo tam jeszcze jest zielone, więc sobie to po prostu odpuściliśmy. I kurczę, wiecie, poprzecznie jak w drugą stronę, jak jest siane, trochę dziwnie. To się jedzie górka, dołek, raz żeśmy zahaczyli, ale to żeśmy podnieśli i... A chwila później gdzieś, tak jakby kamień. No ale kamienia teraz nie było, tak naprawdę w kombajnie. Tylko kurde, znalazła się ta blacha i to powiem wam, no nie jest mała. Nie dziwię się, bo aż się kurwa kombaj cały czuł, także naprawdę mądre urządzenie. Ten kamiennik tak zwany, tam właśnie jest. Bo gdyby nie to... No to kurwa by było nieciekawie, a tak to wiecie, to jakoś wbiło do środka i w miarę się udało. Próbuję teraz trzymać na statywie, tak już z tym chodzę, bo wiecie, już chcę zaraz iść do ciągnika lecieć i to zwozimy i wcofujemy tak naprawdę do garażu. Widzę, że sąsiad tam nadal napiera, kurde, ale dosyć dobrze im idzie. Żadnej awarii tam nie było, to już widzę, że naprawdę kawał pola mają, kurde, skoszony od tamtej pory. No jak ja? Dobra, zostaje mały kawałeczek, ale to i tak jeszcze droga powrotna, bo musimy wsypać na 3 PK, na przyczepę, bo to oczywiście idzie do sprzedaży, dużo nie będzie. Będzie najmniej z każdego roku do sprzedaży, ale no, ceny nie ma, to i też dobrze, ważne, żeby u siebie wszystko było pełne. O, nie zmieścili, musieli tu jeszcze na szybkości z połowy pola się dostałem od tamtykołem przyczepę. O, kurde, sąsiad też jest dobry. Najgorszą pogodę wyjechał. Jak teraz nie wiadomo, czy będzie padać, pi-pi-pum jeszcze tam pięknie wyjechał, ale by teraz kadry były piękne. 3 kombajny w każdym, no to jest pięknego. I tak, nie zmieścimy całego, ale tam jest jeszcze, nie wiem, 500 kilo, nawet nie, że 400-300 kilo będzie. Tam został ten jeden przejazd do końca i na powrocie ten taki wąziutki. A dokańczając wam, jak mam jeszcze sekundę, ten film z całego sezonu od A do Z, to jest do, słuchajcie, do zrobienia. Tak, żeby też nie ucierpiało wszystko inne, bo to po prostu przy każdym, a zresztą przy każdym, wiecie, jakimś nagrywaniu i w ogóle, tylko by trzeba było to bardzo ogólnikowo, ale treściwie nagrywać jakieś fajne ujęcia i później to w całym sezonie zlecić. Jest to do zrobienia, słuchajcie, no ja już na YouTube wszystko wam pokazałem, co mogłem, to też liwa co roku wyglądają tak samo. Więc pozostaje tylko i wyłącznie bawić się montażem i tym wszystkim, żeby to wam się po prostu podobało i fajnie oglądało.
Ale to zobaczymy, jak to też ta sprawa z tym wszystkim będzie się tutaj miała, jak to gospodarstwo będzie za rok, dwa, trzy wyglądało. Także co, my to sypiemy. Ja już się nie będę odpalał, biorę GoPro na głowę i widzimy się na ujęciu, jak będziemy wracać z Szczepą do domu. Tak to jest to nagrywane, tu słuchajcie nie było, ale niestety GoPro mi padło, a baterię mam w dronie, a drona zostawiłem, bo miał padać i nie mieliśmy już przyjeżdżać. Ale mokrawo jest, wielki ciun mam na przyczepie, a powiem wam, że no tak ruszył, poruszył, nie? Zobaczcie, tam właśnie Bizon, Glacior, Energy. Fajna perspektywa do nagrywania, tak? Ale to nie jest szerokokątny obiektyw. I to tak wiecie, 2 na 10, nie? Ja tu jakoś wstanę, bo tak czy siak tata tu musi podjechać. Sypiemy się i wjeżdżamy tu przejrzyto, no kurde, może nie będzie tu padało. Może to przejdzie bokiem jak wtedy. Przejdzie, Panie Boże. Jeszcze przejrzyto by wtedy ukosił. Ale te chmurki wyglądają. Słuchajcie, tu naokoło wszystko poszło. Mordęczypek stoi. Pięknie. No i teraz właśnie o. To całe szczęście, że idzie teraz to. Już to czarne tak kurde przepchnęło w miarę. I teraz to, co to słoneczko, które wyszło właśnie już idzie w naszą stronę, więc niech biegnie. No co, tyle mogę powiedzieć w temacie. Ale jak sąsiad wyjechał, to on zawsze wie kiedy wyjechać. To chyba myślą, że to będzie po burzy i jednak mimo wszystko teraz już będzie można to sypać. I lecimy, słuchajcie, szczypekiem na gospę chyba. I przyżyto szykujemy, nie wiem, na szpicherek. Silos jeszcze nie gotowy, więc chyba na szpicherek będziemy mucić. Nie wiem sam szczerze, zaraz zobaczymy jakie plany wyjdą. Kurde, wariator chodzi. To EMF zapier... nie będę mówił jak. Ale idzie jak za dawnych czasów. O, teraz będzie trochę słoneczka więcej. No ciekawe, to przeżyto najgorsze jest, że od kilku dni tak trzymało strasznie wilgoć. Właśnie nie wiem, czy to tak, czym to jest spowodowane. Nadchodzi wieczór, a na maska czerwień ma. Musi tak, byś chciał poczuć dzisiaj smak. Za pewnym krokiem szłam, wiedząc, że czekasz tam jeszcze raz. Chciałam, żeby stanął czas. Nie wiesz, się zakopujesz, nie wiesz, co do mnie czujesz. Kto zna potrzeby twe jak ja. Niezdecydowany, mówisz ciągłe zmiany. I tak wiem, że to będziesz ty. Kto wkurza cię jak ja? Kto będzie twoim star? A kto przytuli, ty się będziesz. Parę zdania zmienia cała dnia. I tak swoje masz, aha. Lecz tu wygrywa miłość, wiesz. I tak u nas tu zmienia się. To przepraszam, coś ci chcę. A to pocieszy, ty masz gorszy dzień. I głosy dla cały ty. Zakręceni wieczniemy. Którym zawsze za sobą już nie zmieni tego nic. Kto wkurza cię jak ja? Się zakopujesz, nie wiesz, co do mnie czujesz. Kto zna potrzeby twe jak ja. Niezdecydowany, lubisz ciągłe zmiany. I tak wiem, że to będziesz ty. Kto wkurza cię jak ja? Kto będzie twoim znak? A kto przytuli, ty się będziesz. Twoje zdania zmienią cały dnia. I tak swoje masz, aha. Lecz tu wygrywa miłość, wiesz. I tak u nas tu zmienia się. Przepraszam, coś ci chcę. Mało jest. Aj tej kurwa musiska. Już mi dzisiaj tak pochnęły dwie,
Mówię, tak mało zjazdów jest, mało kiedy przyczepą się jeździ. Mówię, nie, no idę po tą baterię do GoPro. Czekaj, ale tu mam z górki, to mi... Trudno, próbuję tamtędy wjechać. Nie chcę mi się teraz naokoło zapierdzielać. Tyś, jakbym miał full. Także tu jest mokrawo. Ta twoja babka wróżyła, jak to mówią. Więc zjedziem, bo zjedziem. O! Proszę bardzo. No to Wincy nie pokosi. Końcówka chmury, nie? Końcówka chmury, no. Patrz. Ale dobra, chciałem, żeby była pszenica skoszona. Jest. Jak mam pompować w słomę, to nie ma sensu. Dobra, czekaj, to lepiej, jak ja bym się tu... Trochę jest pod górkę. Se wyjedzie, wiecie, na spokojnie, bo nie wiem, czy mi kurwa to nic nie wyjedzie. Wim trochę jak dziadek, no ale... Zostawił żądira. Dopiero będziemy się bawić. Cześć, go. Witam cię. A czekaj, aparat. Nie wiem, czy ja tak go rzuciłem, czy nie. A nie, tylko dobra, znowu pokropiło. Mniejsza z tym. No tu musimy mieć zawijkę. Może będziemy pchać, więc będzie żądir przeszkadzał. To. Weźmiemy i sobie cofniemy tam, gdzie był chyba. O, widzicie, już te opony to jest... Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda w ciągniku. On teraz długo stał, więc pewnie może, jak one trochę pojeżdżą, się rozbiją. Kurde, się chce wsiadać, nie? Nie wiem, czy ja tu taki jestem ubrany, kurde. Cyk. O, jest na wiewie. Wsteczny Mariusz, ku. Dobra, może być tak. Cyk. Czekajcie, obić. Nie, ta kamera nie odda wam, nie? Ale jest takie od lewej do prawej. O, teraz pomożecie widzieć po drzwiach, nie? Patrzcie na drzwi, co się z nimi dzieje. Przecież nie jadę jakąś wielką prędkością ani nic. Obstałem, że już te opony od starości, nie? No i też one pewnie na asfalcie tam przytarte nieraz. Więc to się pewnie nie ma co z tym. O Jezus, jak pięknie, Boże, no, jak se wieje. To nie tym. O, piękna sprawa. Dobra, wyłączymy sobie. No i to wspomaganko tutaj, nie? Dobra. To niech John Deere se stoi. W tym razie póki co, jak sam widzisz, jesteś na przeparkowywanie. Dobra, daj mi mu jedynkę od razu. O, możemy sobie to
Drogie panie, przepraszam panią Muchę. Proszę stąd palać. Nie będziesz mi tu. O, dobra. Gitara, no, także to tyle. Tatara Przężyto pojechał. No, dobry wieczór, całe te i całe tamte. Dzionek ten sam, my lecimy, słuchajcie, dalej. Znaczy dalej, kończymy na dzisiaj. Bo to też coś tam nam pokropiło, więc te rosy dość szybko wchodzą. I nacięliśmy 3 zbiorniczki. Ja tu jeszcze wziąłem, poprzegarniałem wcześniej. Nacięliśmy te 3 zbiorniki. Ładujemy je tutaj. No i reszta, słuchajcie, nabijna też, żeby tutaj nie naładować znowu 5 metrów. No jeżeli nie wejdzie, wiadomo, nabina, no to oczywiście będziemy ładować dalej tutaj, ale tam jest 12 ton około, więcej już tego przężyta na pewno nie ma. Są 3 przejazdy, jest pełny zbiornik, no. Więc to jeszcze, słuchajcie, trochę tutaj wejdzie. I to tak sobie zakończymy tutaj dzisiaj dzionek. Najważniejsze, że przeszło wszystko, słuchajcie, bokiem, nie? Naprawdę cieszę się, że gdzieś tam na tym polu zostałem z tą przyczepą, bo siedziałem chyba z 10-15 minut. Mówię, kurde, to pokropiło, mówię, wszyscy, no, mówię, dawaj, jedziemy dalej. No i żeśmy, słuchajcie, pocisnęli. I tą blachę tak sobie rozkminiamy, że może być, bo tata miał pożyczoną siewkę, Amazonkę od wujka. I być może trzeba się wujka zapytać, czy mu część jakaś nie brakuje, no bo kurde, podczas siewu i wołowania byśmy widzieli. Ta blacha niemożliwe, żeby, wiecie, tak nagle znikąd się pojawiła w środku pola. I kolory na Amazonkę nawet wskazują. Więc musimy się wujka zapytać, czy mu może jakiejś części nie brakuje. O, jest luksus. Boże, jak ja się cieszę, jak jest pogoda. Nie ma jakichś większych awarii, można, kurde, kościć. Ja i se z drona polatałem, słuchajcie. I nagrałem kamerą. I trochę takiego ala vloga. I ujęć. Więc zawsze już coś. Słuchajcie, mam, bo w przężytach. No moment, zaraz prasowańsko. Wtedy wiosenne. Chyba, że to będzie tak suche, żeby już to kosić. Ale byleby się teraz, to wiecie, pogoda sprawdziła z tych dni, które pokazują, że cały tydzień ma być teraz luksus. Co? Nie, nie wejdzie. Nie wejdzie, bo masz ten, już full. A tam więcej, nie chcę pchać, bo niech to będzie okienko takie zastępcze. W razie jak będzie to przężyto jeszcze sypało tutaj, a tam ma być, tam, wiecie, mieszanka, nie? Bo pszenica idzie do prosiaków wraz z jęczmieniem. Tu później przężyto dla macior jest mieszane. O, dobra. Git, to słuchajcie, co, no my wprowadzamy kombajn, może jeszcze chwilę posiedzimy i podubiemy przy silosie. Także nie wiem, tak wczoraj było. O. Ale w razie wuja się wolę pożegnać, także dziękuję wam dzisiaj za uwagę, dzisiaj taki miszmasz. Choć pewnie to wszystko będzie dzielone, bo trochę w końcu sobie mogłem czymś pojeździć, wiecie. Inaczej się vloga, ja lubię nagrywać vlogi, jak się coś robi. Nie lubię zestania na polu i opowiadania. Bo to zawsze jest całkiem inaczej jest, jak se człowiek popracuje i popowiada. Także co, na dzisiaj by było tyle.
Chyba, że coś tam będziemy jeszcze robić, to się po prostu zostawi. Na razie strzałka i trzymajcie się. Cześć.